Wywiad, jasne. Przecież i tak nas zdubbingujecie. No. Jesteśmy na planie programu Twoja twarz brzmi znajomo. Przez moment myślałem, że to prawdziwy Maciek Dowbor. A tu Kasia Skrzynecka. Wyglądasz niesamowicie, Kasiu. Opowiedz, co musiałaś zrobić, żeby dokonać tej Dowborowej transformacji. No, opowiadaj. Śmiało. Przede wszystkim musiałam skopiować jego oryginalny sposób bycia na antenie. Poczekaj, jak on to robi. Mhm. Poczekaj. Jakaś próbka, tak? Tak, będzie? Tak. Daj mi chwilkę, poczekaj. Tak. Ale poczekaj, napięcie. Jak to było, jak on to robi? No, Poczekaj. Już mam. O, wsiadaj do windy, scena jest twoja. No tak to mniej więcej wygląda. Świetnie. Jeszcze ćwiczę. Znakomicie, no. Dzięki. Jak Maciek Dowbor. Dzięki. A co taki smutasek dzisiaj? Co się stało? Lewą nóżką się wstało? O. Jestem zawistny, jeśli chodzi o świat mody. Jak widzę, że kolega po fachu zrobił fajną kolekcję, to podejdę i powiem, że... może być. Albo że ujdzie i to jest takie wsparcie modowe. Dobre słowo. A wiesz, że ciało astralne to ja mam chyba tam z tyłu? Tak? Ale taki... jak to z tyłu ciało astralne? No i na szyi tam mam i na brzuchu. Chodzi po prostu o te takie fałdy tłuszczu. To jest takie astralne, że trzeba się tego pozbyć. Chyba nie? Tak to się robi. Tak? Tak. No. Ej, to ty, Maciek Dowbor! Poznałem cię! Poznałeś mnie, ale nie wygadaj, to ja. Musi mnie pan kojarzyć, jestem byłą Miss. A, no. Byłą, aha, to sorry. A gdyby tak reaktywować Magdę M? W sumie ja mógłbym zagrać Magdę M. Bartek M, Magda M. Widzę to.